Siema, z tej strony Domanu, a w dzisiejszym filmiku na luzie będę omawiać wiele tematów, pomiędzy którymi będę skakać i mam nadzieję, że przyniesie to chociaż kilka odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz również dowiecie się z niego czegoś nowego. Niemniej jednak od premiery FIFA 17 minęły już 2 tygodnie, a nawet lekko ponad 2 tygodnie, więc większość z nas wyrobiła sobie już pierwsze zdanie na temat tegorocznej osłony FIFA i dlatego na starcie tego filmiku proszę was, byście w ankiecie, która znajduje się w opisie, podzielili się swoimi odczuciami i odpowiedzieli na proste pytanie, jak na chwilę obecną oceniasz FIFA 17? Bo nie tylko ja, ale chyba wszyscy jesteśmy ciekawi, jak w naszej społeczności póki co przyjęła się ta gra, czego nie da się w prosty sposób wywnioskować po waszych wypowiedziach w prywatnych wiadomościach, komentarzach czy na grupach, ponieważ o dziwo w FIFA 17 nie ma póki co ani jednego elementu, który doprowadzałby wszystkich do szału. Ku przypomnieniu, rok temu na tym etapie wszyscy aż kipieli z powodu nadmiernie dyktowanych rzutów karnych, co pozwoliło wypromować Sergeja Piputkina do rangi prawdziwej gwiazdy. Z kolei 2 lata temu w FIFA 15, po 2 tygodniach od premiery, większość graczy bardzo narzekała już na zbyt wielką moc podań prostopadłych i wysokiego tempa u napastników. 3 lata temu natomiast każdy już wiedział, że FIFA 14 to będzie gra na główkę. A obecnie niektórych również bardzo irytuje gra głową, innych degustują rzuty karne, których nie potrafią wykonywać, jeszcze inna grupa nie może przeżyć tego, że zawodnicy w Ultimate Team tak często dostają kontuzji, a jeszcze inna część graczy ma ogromne problemy z wypożyczonym Aubameyangiem. W każdym razie żaden z tych problemów nie jest obecnie na tyle potężny, by doprowadzał całą społeczność do szału. I ja również mam czasem problemy na przykład z obroną przed wrzutkami w moje pole karne, ale to nie zdarza się w każdym meczu i wcale nie jest tak, że każdy chce grać obecnie na główkę, bo prawda jest taka, że póki co nie ma po prostu jednego uniwersalnego stylu gry, który odpowiadałby wszystkim, a przynajmniej większości graczy. Więc zachęcam was również do dyskusji w komentarzach, co wam się podoba w tej FIFA, a co wam się nie podoba i z czym macie problemy. Jeśli chodzi o mnie, to na tym etapie FIFA 17 gra mi się o wiele przyjemniej niż FIFA 16, aczkolwiek jeszcze cały czas mam wrażenie, że nie mam praktycznie żadnej kontroli nad meczem i to mnie trochę niepokoi. Natomiast też jest ciekawe, że przez 2 tygodnie po premierze wciąż nie było ani jednej łatki do tej gry, podczas gdy pierwsza łatka w dniu premiery pojawiała się w poprzednich FIFA-ach już od jakichś 8 lat, więc jest to też swojego rodzaju nowość, aczkolwiek w chwili, w której montuję ten film, mamy już pierwsze info, że aktualizacja pojawi się na PC, być może nawet jeszcze dzisiaj i będzie to jedna, ale solidna łatka, która w końcu wprowadzi chociażby realistyczne tablice wyników do Premier League, na co chyba wszyscy czekali, bo to jednak naprawdę dodaje dużo do klimatu, aczkolwiek póki co wszystkie zmiany nie są znane, ale ich lista będzie długa i niestety aktualizacja na Xboxie i PlayStation pojawi się prawdopodobnie jak zwykle z kilkudniowym opóźnieniem, ponieważ wydając łatkę na PC i jej robi to w pełni na własną rękę. Natomiast w przypadku konsol aktualizacje muszą być jeszcze sprawdzone przez Sony i Microsoft, co zajmuje kilka dni. W każdym razie po tej łatce FIFA przyjmie prawdopodobnie swój ostateczny kształt i teraz gra zacznie się na poważnie. Natomiast jestem ciekaw, czy zmieni coś ona w działaniu stylów gry i zgrania, bo jak zapewne pamiętacie, przed premierą gry i jej ogłosiło, jakież to style gry będą teraz ważne i jak dużo będą dawać one naszym zawodnikom punktów do umiejętności. Natomiast szczerze mówiąc, grając jakimś zawodnikiem z podstawowym stylem gry, nie widzę wielkiej różnicy pomiędzy tą samą kartą piłkarza ze stylem gry myśliwy. I gdyby gracze faktycznie odczuwali, że te style gry są potężnym wzmocnieniem, to ich cena drastycznie skoczyłaby do góry, ale nic takiego się nie dzieje. One są warte tyle samo, co w poprzednich FIFA-ach. Często pytacie mnie, czy te style gry są naprawdę takim wielkim wzmocnieniem. Z tego co widać, EA twierdzi, że tak, ale szczerze to ja osobiście tego nie odczuwam i nie rozmawiałem jeszcze z nikim, kto czułby wielką różnicę używając ich. Tak samo sprawa ma się ze zgraniem. Przecież składy bez zgrania miały być w tym roku niegrywalne. Złoty skład bez dobrych połączeń miał być w grze gniotem stojącym umiejętnościami na poziomie drużyny, która walczy o utrzymanie w ekstraklasie. A tymczasem sporo graczy narzeka na to, że nie mogli nic zrobić w meczu właśnie z tak słabo złożoną drużyną i byli przez nią kompletnie zdominowani. Więc raczej niestety obecnie nie wszystko działa tak, jakbyśmy tego oczekiwali i już nie będę tutaj mówić nawet o FUT Champions i zjawiskach w nim występujących, bo ten tryb gry wymaga głębszego poznania. Ale póki co zdaje się, że ten tryb gry może być jednym z najbardziej nawiedzonych przez handicap w historii. W każdym razie ja czekam już z niecierpliwością na pierwszą łatkę do gry, bo to po niej rozpocznie się ona dla mnie na dobre i dlatego też z dystansem póki co poznawałem FIFA i nie robiłem jeszcze filmików w stylu najlepsze formacje, bo taki film po tej aktualizacji mógłby być za chwilę po prostu nieaktualny. Niemniej jednak, tak jak mówiłem, czekam na wasze spostrzeżenia i uwagi odnośnie FIFA 17 w komentarzach, co wam się podoba w tej grze, a co doprowadza was do szału i dlaczego. No i dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!